To już 13 rok działania Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. 16 marca 2017 roku odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia. Wzięli w nim udział członkowie oraz sympatycy. Zgromadzenie miało charakter otwarty. Dzisiaj jest czas, żebyśmy ocenili pracę zarządu stowarzyszenia, wskazali na sukcesy i niewykorzystane szanse za ostatni okres, czyli za rok 2016. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2016. Poza 40 osobami indywidualnymi, chorymi, potrzebującymi, stowarzyszenie wspomogło m.in. parafie, kluby sportowe, szkoły, rocznik bolesławiecki, stowarzyszenia, towarzystwa i fundacje, a także szpital dla nerwowo i psychicznie chorych w Bolesławcu. Jeśli chodzi o zbiórkę 1% podatku dochodowego, to był kolejny rekordowy rok. Przychody w roku obrotowym 2016 wyniosły 313 596 zł. Składki członkowskie określone statutem 1220 zł. Inne wpłaty na rzecz stowarzyszenia 7135 zł. 1% podatku przekazany przez Urząd Skarbowy w tym roku 300 929 zł. Przychody inne finansowe 4310 zł. Koszty realizacji zadań statutowych w 2016 roku wyniosły 300 120 zł. Działalność charytatywna, zakup leków i inne koszty związane z leczeniem, pokrycie kosztów rehabilitacji wydaliśmy 177 779 zł. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej, dofinansowanie rocznika, pomoc parafian, finansowania dla szkół, klubów sportowych 100 091 zł. Koszty administracyjne, usługi księgowe, energia i telefon i inne rzeczy kosztowały nas 22 249 zł. Działalność Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka prowadzona jest nieodpłatnie. Cały dochód jest przeznaczony wyłącznie na cele statutowe, działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Ważne jest to, że z każdym rokiem przybywa osób, które nam ufają, tak, które przekazują swój 1% podatku dochodowego na działalność stowarzyszenia i dla podopiecznych. To jest ważne, a co za tym idzie i tych środków jest coraz więcej. Każdego roku te kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy, w zależności od akcji, jakie prowadzimy, tych pieniędzy jest więcej. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Komisja zapoznała się z regulaminem przyznawania dotacji ze środków stowarzyszenia. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji finansowej, kontrolę majątku i zarządzanie tym majątkiem. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium zarządowi Stowarzyszenia? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Też nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie zostało udzielone absolutorium dla ustępującego dzisiaj zarządu, bo dzisiaj się skończyła kadencja. Podczas walnego zgromadzenia członkowie stowarzyszenia wybrali nowy zarząd. Maciej Małkowski, od 6 lat wiceprezes stowarzyszenia, tym razem nie kandydował do zarządu. Podjąłem decyzję, że nie będę kandydował w tej kadencji w wyborach do zarządu. Dziękuję za te 3 kadencje, to już 6 lat. Myślę, wydaje, że to wystarczy. 6 lat to naprawdę dużo. Wydaje mi się, że cele, które sobie postawiłem, które przede mną stawiał szef, zrealizowałem. To, o czym mówiłem wcześniej, tak? Czyli Ziemia Bolesławiecka jest obecna w mediach, jest obecna w internecie. Przysłużyło się to transparentności i przejrzystości naszego stowarzyszenia. Ale wydaje mi się, że jest też taki czas, żeby dać szansę innym. Myślę, że jesteśmy ludziom potrzebni i chciałbym, żeby nasza praca każdego członka i sympatyka
ziemi bolesławieckiej właśnie była taka, żeby poprzez swój udział w różnych gremiach, czy to jako radny, czy to jako członek jakiegoś innego stowarzyszenia czy organizacji był aktywny i poprzez, tak jak Janek w wojsku, tak jak Władek w rolniczych organizacjach byli aktywni. Są wśród nas też sympatycy, którzy pełnią rolę sołtysów, radnych w radach gmin. Także to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby tu być aktywnym. Prezesem ponownie został Jan Całokidzi. W skład zarządu weszli Stanisław Wiącek, Urszula Kasprzak, Dariusz Jancelewicz, Antoni Stec, Witold Wolak oraz Andrzej Miżdel. Podczas spotkania był czas na dyskusję i rozmowę o rzeczach ważnych dla stowarzyszenia, ale przede wszystkim dla mieszkańców ziemi bolesławieckiej.